Cześć, tu Ania z Wizualnej Matematyki i z Nauki Marzeń. Dzisiaj przedstawię Ci rozwiązanie zadań z matury 2019, która odbyła się w maju. Przed nami dzisiaj zadanie 29, które brzmi: dany jest okrąg o środku w punkcie S i promieniu R na przedłużeniu cięciwy AB. Poza punkt B odłożono odcinek BC równy promieniowi danego okręgu. Przez punkty C i S poprowadzono prostą. Prosta CS przecina dany okrąg w punktach D i E. Zobacz rysunek. Wykaż, że jeżeli miara kąta ACS jest równa alfa, czy sobie zaznaczmy ACS ma być równe alfa, to miara kąta ASD jest równa 3 alfa, czyli tutaj on jest ASD. I pamiętajcie, że jak mamy kąt ASD, to wierzchołek znajduje się tutaj, gdzie jest środkowa litera. Czyli jak zrobiłam ASD, no to środkowa literka jest S, czyli wierzchołek musi być tutaj. Tak samo jak zaznaczyłam ten drugi kąt ACS, to też środkowa litera jest C, czyli ACS, czyli wierzchołek jest tutaj, gdzie środkowa litera, więc tutaj musi być alfa. Dobrze, no to zaznaczmy jeszcze następne dane. Na przedłużenie cięciwy AB poza punkt B odłożono odcinek równy promieniowi, czyli BC też jest równy promieniowi. I teraz tak, tutaj mamy jeden trójkąt. Zaznaczmy go sobie na niebiesko. O. Więc widzimy, że to jest trójkąt równoramienny, bo tutaj jest R i R, czyli ramiona są takie same. To tutaj też musi być alfa. A ten kąt... Wiemy, że w trójkącie jest 180 stopni jest całość, czyli musimy odjąć te dwa kąty, czyli odjąć 2 alfa. Więc wiemy, że ten ma 2 alfa. No i tutaj też są kąty przyległe, czyli ten cały musi mieć 180 cały. Więc skoro tutaj mamy ucięcie 2 alfa, no to wtedy tutaj musi być też 2 alfa. I też widzimy, że tu jest równoramienny, bo jest R i R, więc tu musi być też 2 alfa. Teraz, jeśli chcemy policzyć ten, to wiemy, że mamy następny trójkąt, czyli ten trójkąt ASB. Zaznaczmy go sobie na zielono. O, tutaj trochę zielonego. Czyli ten kąt musi mieć 180. Tutaj go sobie zapiszemy. 180 minus te dwa kąty, które tutaj są, czyli 2 alfa plus 2 alfa, to jest 4 alfa. Teraz weźmy pod uwagę tutaj cały kąt, który musi mieć 180. Więc to nasze 3 alfa, znaczy 3 alfa, 180 minus 4 alfa i ten alfa muszą razem dawać 180, więc sobie zapiszmy 180, to się równa i teraz mamy tutaj, że 3 alfa plus 180 stopni minus 4 alfa i plus jeszcze alfę, która jest tutaj. To mamy 180 równa się 180 równa się i teraz jako, że 3 alfa to jest nasza niewiadoma, więc oznaczmy ją jako beta, to będziemy mieć beta plus 180 minus 4 alfa plus alfa. I teraz 180 przenosimy na drugą stronę. Musimy pamiętać, że jeśli przenosimy na drugą stronę, to musimy zmienić znak, więc skoro tu jest plus, to będzie po tej stronie minus, a to już tutaj stoi, czyli minus 180, to się równa beta minus 4 alfa plus alfa. I tutaj nam wychodzi 0 i jest beta minus 3 alfa. No i przerzućmy sobie betę na drugą stronę, czyli mamy minus beta, bo tu jest plus, czyli jak przenosimy, to zmieniamy znak. Równa się minus 3 alfa. Dzielimy obie strony przez minus 1, aby tutaj pozbyć się tego minusa i wychodzi nam, że beta to jest 3 alfa. I teraz wiemy, że skoro tutaj była alfa i tutaj nam wyszło dokładnie, że to jest 3 alfa, więc zostało tu udowodnione, że miara ACS jest równa alfa, a ta jest 3 alfa tego kąta ASD. I tutaj jeszcze mogę dopowiedzieć,
że aby równanie to było prawdziwe, no to tutaj musi nam wyjść coś takiego. I możemy sobie napisać w odpowiedzi, jeśli nie damy odpowiedzi, no to zabiorą nam jeden punkt. Stąd wynika, że kąt ASD jest równy 3 alfa, a kąt ACS jest równy alfa. No i jeszcze napiszmy sobie na koniec wykazano. Jeśli podoba Ci się moja metoda rozwiązania zadania, zostaw suba. Kliknij tutaj. Nie zapomnij też kliknąć w dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych filmach, które wrzucę. Pamiętaj też, żeby poinformować swoich znajomych, że istnieje taki kanał, na którym matematyka jest tłumaczona po polsku, a nie po matematycznemu.